Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj, słuchajcie, jeszcze jestem w bebeszach. Zaraz będę wstawać, ubierać się, bo dzisiaj jest dzień pracowity, jeśli chodzi o załatwianie spraw. Pierwsza rzecz paznokcie, druga rzecz bank, trzecia rzecz inne sprawy. Powiem wam, że coś nie mogłam spać, dlatego jestem taka niedospana. Damy radę. Patrzcie na to. Chyba nie można być bardziej wygodnym. Aż się zapada. Aż się ktoś tu zapada. Ale. Zazdro. Teraz słuchajcie, na śniadanie zjem szybko banianiaka z masłem orzechowym. Ostatnio tak właśnie jem i powiem wam, tak trzyma dwa banany takie, tak napcha, napcha i człowiek ma energię na kilka godzin. Dobra, jeszcze druga kawulina dzisiejsza. Życiodajny eliksir. Słuchajcie, przebrałam się, bo byłoby mi za ciepło w tamtej bluzie, a mam teraz pink. Ona jest taka dosyć przewiewna, nie za gruba. No, i z dekoltem? Dekolt, z dekoltem. No, to pójdziemy na miacho. Słuchajcie, tutaj jest market, może zajdziemy. Widzę, że ten kościół jest chyba otwarty. Nigdy nie byłam w tym kościele, może też zajdę. Interesuje mnie jego architektura, ale market ważniejszy. Powiem wam, że zaszłam do tego kościoła, ale jakaś taka obserwowana się czułam przez jakąś starszyznę. A tutaj, proszę bardzo, zameczek. Zamczunio. O, patrzcie, tutaj chyba jest lepszy widok na zamek. A tutaj jest Princesso Streetunio, czyli Princess Street, główna ulica. I my na nią idziemy. O, jest. Idziemy do Butsa, czyli takiego jakby sklepu. Sklep ten będzie kosmetyczno-chemiczny i słuchajcie, potrzebuję końcówki do szczoteczki do zębów. Przy okazji do banku może zajdę, ale pracowity dzień. Proszę bardzo. Boots. Słuchajcie, wyjeżdżam z Bartkiem na parę dni na city break i muszę kupić parę takich pakowalniczych rzeczy. O! Z myjką. Kajf, jakie pakowalnicze rzeczy. Pompki, spreje, ej. Powiem wam, że to jest najlepszy filtr. Nie zostawia takiej klejącej powłoki. Bardzo mi odpowiada. Już mam trzecią buteleczkę, słuchajcie, bo tatuaże chronię. A on jest z Australii, więc wiecie, tam słońce mają, to się chyba znają. Ej, patrzcie, jaka ładna kolekcja. Nawet nie wiem, co to za firma, ale ma takie ładne, przemawiają do mnie. Takie, jeszcze takie. No takie słodziaki. Ale to najbardziej mi się podoba. Wyrafinowane. Coraz więcej ludzi na ulicy. Słuchajcie, turyści się obudzili, więc chodzą. Pójdziemy do tego banku. Słuchajcie, to jest galeria i teraz jest wystawa Graysona Perry. Jestem bardzo zainteresowana tą wystawą, więc pójdę, ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Ale tam już taki, widzicie, taki jakby Harry Potter budynek. O, proszę bardzo, też nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzisiaj bank, Grayson Perry, trzeba sprawdzić. Proszę bardzo, kolejny widok na zamek. A tutaj George Street. Już się kończy, wychodzimy, bo byłam w banku. Ej, patrzcie, jakie fajne ze szkła.
Tu mi się podoba, mi sunie. Obraz 750 funtów. To taka galeria jakby. Interesujące. Ej, nie wiedziałam, że taki sklep istnieje. Wszystko jest tutaj robione przez lokalnych artystów. Przecież jak to wielkie jest. Ja nigdy tu nie byłam. Raj. Znaczy zobaczę. Nie wiem, czy coś znajdę, się okaże. Może być fikcyjny raj, ale patrzcie. Owca. To lama. Powiem wam, że ten sklep był rewelacyjny. Jakoś ominęłam go. On był na George Street, rzadko tam chodzę. Powiem wam, będę zachodzić, nawet chciałam jedną rzecz kupić, a potem nie wiedziałam, którą wybrać. Odłożyłam, ale będę wracać. Było lepiej i fajniej niż w banku. Powiem wam, w banku miałam stres. No, a teraz wypiję to, niech mi da energii. No w ogóle wam nie pokazałam, paznokcie już są zrobione dawno. Dawno temu, godziny temu. Dobra. Słuchajcie, jestem w domu, ale przelotem, bo psy wyprowadzę. Akurat dzisiaj wszystko jest bardzo zorganizowane, a też chcę jeszcze brwi zrobić później, więc tak myślę, że psy już teraz. I ładna pogoda jest, nawet nie ma tak wiatru, to chyba wywieszę pranie, żeby mi... O, proszę, tak jak ta pościel, żeby mi tu nie wisiało po kątach, tylko niech wisi na dwa... Niech wisi w otoczeniu słonecznym, bo nawet jest ładnie. Dobra, organizacja. Jedzenie, pranie, psy. Come on! Go, 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 go! Good boy! Proszę bardzo, w tych ładnych okolicznościach przyrody pokażę wam, że chłopcy mają nowe smycze. Słuchajcie, z 20 minut wybierałam w sklepie. Te mają taki karabinczyk, że można fajnie zablokować i są, czy to widać? Nie widać. Odblaskowe i to takie odblaskowe bardzo, więc będzie widać bobasy, nie takie bobasy, słuchajcie, 8 i 7 lat, dziadki, ale fajne, takie grube, dostojne, fajne. W ogóle powiem wam, że wybierałam te smycze i większość smyczy była w środku, miała taką gumę, że się rozciągały, jak pies biegał, i Edgar był moim modelem i ja w tym zoologicznym tak go brałam na smyczy, wypróbowałam, chodziłam po sklepie z nim, on wąchał świnki morskie i wybrałam te, także chyba ok. A tutaj niosę torbę z kupami, worek cały wypchany odchodami, a ty cały mnie. Patrzcie, taki park wielki. Dużo do zwiedzania, dużo do wąchania. A te psy, jak z nimi nie pochodzę, to się nie ruszają. Walter! No i stoi przy mnie, no. A patrzcie, tyle mógłby wąchać, tyle obsikiwać. I tutaj, o, proszę bardzo, sekwoja. Powiem wam, że jak pierwszy raz zobaczyłam tą sekwoję, to zrobiła na mnie duże wrażenie, ale już nie robi. Obyłam się. Edgar? 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 Też obyty. No powiem wam, że chciałabym zobaczyć kiedyś ten park sekwoi. Gdzieś tam w Stanach. Gdzieś tam w Stanach jest, a tu jedna. Jedna sekwoja i dwa psy. One tree, two dogs. A tu wam pokażę, jesteśmy na takim mostku. I tam można zejść na dół. I ja wyłowiłam z tej rzeki, słuchajcie, kawałek cegły. I ta cegła była taka fajna, vintage z napisami. I tak pomyślałam, że
może być jako podpórka do książki i była dosyć ciężka i w krzaki włożyłam tą cegłę i ona chyba tam czeka na mnie i nie wiem, czy ja ją kiedykolwiek wezmę, więc jest cegła tam, moja, to moja cegła, może kiedyś. Jaka pogoda piękna, patrzcie. Dobra, słuchajcie, idziemy do domu, bo już jest czas karmienia. Hungry boys? Yes. We're going home. You'll get some food. Come on. Let's go. Let's go. Patrzcie, co tu jest. Będę się raczyć. Raczenie. I mam tutaj specjalistyczne pałeczki dla dzieci. W nogach, słuchajcie, są umieszczone, więc mogę próbować pałeczkami, bo normalnie nie potrafię. Czekajcie. O, idealnie, słuchajcie. Ależ ułatwienie. Właśnie spadło, słuchajcie. Chciałam już buzię filmować i spadło. Słuchajcie, jakąś herbatę sobie zrobię. Coś nagle mi się zimno zrobiło. Co my tu mamy? O, ostatnio w polskim sklepie borówkową znalazłam. Jest nawet dobra. Co to jest? Owoc głogu. Proszę bardzo, jakie niespotykane herbatki. Ale ja nie wiem, co ja chcę. O, ta też jest bardzo dobra. Polecajstwo. Pomyślę. No, ja sobie chyba coś gorącego wypiję teraz. Może jeszcze co przekąszę i pooglądam telewizję. Posiedzę na telefonie, słuchajcie. Życie, telefon, uzależnienie. No. Muszę... Halo? Co to ma znaczyć? Kto tak robi? Nie wiadomo. My tu wieczór psują. Dobra. Jezus. Pozdrawiam was, ciepło przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!